zdrowia, szczególnie dla dwóch ludzi, którzy nie mogą. Mogliby mieszkać w Izraelu, a nie mieszkają. No i starają się zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Bloomberg i Sanders. Bloomberg miliarder i Sanders bolszewik. Demokraci potrzebują dobrej debaty. Dobrej debaty, czyli dobrej walki. A co może spowodować dobrą debatę? No to jest jeden na jeden tak zwana soluwa miliardera, no i bolszewika. To by było pomiędzy Nowojorczykiem Bloombergiem, który no, robi hajs, robi pieniądze, robi fortuny, no i Bernie Sanders, socjalista z Vermont, który w zasadzie wydaje pieniądze. No i to obydwaj nie chodzą już do synagogi, no ale mają dwa różne spojrzenia na świat, socjalistyczny i kapitalistyczny. No to jest ciekawa sytuacja. Demokraci dużo rozmawiają na tematy polaryzacji. Tłumaczą, że jedna strona kompletnie nie rozumie drugiej strony. No ale co się dziwić, tak? Jeżeli lewactwo jest za skrobankami do 9 miesiąca życia, a Republikanie, konserwatyści tam, no do pewnego stopnia w zasadzie to część mówi kompletnie, a część to mówi do 6 tygodnia. No jest to jakiś tam poziom, można powiedzieć, tak? Komuniści chcą konfiskować broń, konserwatyści mówią, że w zasadzie to jest konstytucyjne prawo. Komuniści chcą rozdawać i podatkowywać wszystkich tych, którzy pracują. Konserwatyści mówią, no każdy powinien tam trochę płacić, ale nie za dużo. Komuniści chcą wielkiego rządu, konserwatyści chcą, żeby ludzie robili sami, a rząd opiekował się. No, załatwiał pewne sprawy, jak wojsko, drogi, szkoły, tego rodzaju rzeczy. Także jest ten konflikt. No i teraz, jeżeli Partia Demokratyczna, czyli tych dwóch ludzi, jeżeli pokaże, że Partia Demokratyczna może się zjednoczyć, no to zdecydowanie Ameryka sama w sobie może się zgodzić. No poza tymi różnicami finansowymi, bo jeden to ma miliardy, no 60 miliardów podobnież tak plus minus, a drugi ma chyba 3 czy 4 miliony, no to oni mają dużo ze sobą wspólnego. Bloomberg ma 77 lat, Bernie Sanders ma 78. Żaden nie jest za bardzo taki religijny, no ale wychowali się w religijnych domach żydowskich. Jeden się wychował w Medford, to jest niedaleko Bostonu w Massachusetts, drugi wychował się w Brooklynie. Jeden i drugi uciekli, opuścili swoje domy rodzinne. Jeden pojechał, Bloomberg pojechał do Nowego Jorku, gdzie został kapitalistą, a Bernie Sanders został socjalistą i pojechał do Vermont. No i został też tam burmistrzem. To jest interesujące, że Trump nazywa Berniego Piaseckiego Sandersa Crazy Bernie, czyli to jest szalony Bernie, a na Bloomberga, no ze względu, że on jest takim dosyć niskim karakanem, no to nazywa go tam Mini Mike. Bernie Sanders został absolwentem w University of Chicago w 1964 roku, no to już ładnych parę lat można powiedzieć. No i pierwsze co zrobił, no to był tym bojownikiem o sprawiedliwość społeczną, walczył przeciwko niby rasizmowi, walczył przeciwko ekonomicznym nierównościom, no i pojechał w 1968 roku właśnie do Burlington. Tam starał się dostać do koryta państwowego, do budżetówki, do życia z podatku podatników. Nie udało mu się, ale został
wybrany w końcu w 81 rokiem, został wybrany majorem. Nigdy nie był, nie miał prawdziwej roboty, no i zawsze był na pensji budżetówki podatnika, najpierw jako major, później dostał się jako reprezentant do Izby Reprezentantów, no a w końcu został senatorem. Także 40 parę lat po prostu przy żłobie jest nieustannie. Bloomberg zrobił magistra biznesu na Harvardzie. Harvard to jest wielka uczelnia w Cambridge w Massachusetts. Boston jest po jednej stronie rzeki Karola, Cambridge jest po drugiej stronie rzeki, ale to są dwa niezależne miasta. To tak jakby popatrzeć Warszawa z jednej strony i Praga z drugiej. Jest jedno miasto Warszawa, a Boston i Cambridge są powiedzmy osobne. No i w zasadzie skończył szkołę w 66 roku. Dostał taką robotę w Nowym Jorku w Salomon Brothers. Pracował tam 15 lat, później odszedł od nich, założył swoją firmę. No i tą firmę założył do tego stopnia, że dzisiaj pracuje tam 20 tysięcy. Bloomberg wziął się za politykę, jak wspominałem, po tym, jak już zrobił kasę, a Bernie Sanders zrobił kasę, można powiedzieć, w polityce. Bernie śpiewał poematy na temat socjalizmu w komunistycznych Sowietach, w Związku Radzieckim. Bloomberg jeździł na Bermudy, a Bernie Sanders pojechał na swój podróż poślubną do Moskwy. Także to są te różnice. W 1980 roku właśnie Bernie wylądował w Moskwie tam, no i pojechał do Jarosławia, a w międzyczasie jak był burmistrzem Burlington, Vermont, no to zrobił ten Jarosław i Burlington takimi miastami siostrzanymi. No i dobry powód na podróż, pojechał tam na balangę. Są różne wideo, kiedy on jest na bankiecie w Jarosławiu, no i chodzą tam, pokazówkę mają taką socjalistyczną, tam w jakichś tam budynkach mieszkaniowych, w rafinerii oleju i tak dalej, wszyscy ci komuniści siedzą, no a później siedzą, nie w więzieniu, siedzą przy stole, no a później poszli do sauny, mieli zimny prysznic, no i na golasa, bez koszuli usiedli, śpiewali międzynarodówki, chlali jak bąki, no chyba przypuszczalnie tak samo jak te czerwone świnie w Bandalence, kiedy rozkradali Polskę, śpiewali, to na siebie nazywali towarzyszu i tak dalej, no jeszcze ciekawe, taki akcent to śpiewali, ta ziemia to jest twoja ziemia, takiego muzyka w zasadzie i trubadura amerykańskiego Woody Guthrie'a, jest to taki jak nieoficjalny komunistyczny protest song w Ameryce. Kiedy wrócił do Ameryki, miał godzinną taką konferencję prasową, na której się zachwycał całym tym życiem socjalizmu, komunizmu, szczególnie polityki mieszkaniowej, jaka to wspaniała, szczególnie polityki zdrowotnej, jaka to wspaniała. Śpiewał poematy na temat metra w Moskwie, że takie potężne, wielkie, czyste, no i wydajne. No on powiedział, że był dumny, dlatego że mógł krytykować Amerykę w Związku Radzieckim, dlatego że może to dało im jakieś taka zrozumienie, że krytyka jest możliwa. No to jest wredność komunisty, nie? To zrobić taki po prostu smyk, można powiedzieć, intelektualny. I kto jest w zasadzie laleczką Kremla i Moskwy? No niestety Bernie Sanders. 3 lata po tym wszystkim
Związek Radziecki, Soviet Union kompletnie się zapadło. No i teraz mamy takie wybory. Wybrać Bloomberga, no i on zrobi niektórych z nas bogatymi, no albo wybrać Bernie Piaseckiego, Sandersa, no i on zrobi nas wszystkich biednymi, tak? Wiadomo, co socjalizm przynosi. Socjalizm przynosi puste półki, ocet na półkach i kolejki po papier toaletowy. No i to nie są opowiastki, bo to nawet w Wenezueli wybrali oficjalnie socjalistę 20 lat temu, no i ludzie pozjadali ostatnie żyrafy i zebry w zoo. Także, że Nowy Jork to jednak nie jest Jarosław w Rosji. Ciekawie będzie, ciekawie by było, jak oni by się zaczęli przekonywać, która wizja jest lepsza. No, ani jeden, ani drugi nie chce mieszkać w Izraelu. Subskrybujesz? Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka, można nacisnąć subskrypcję, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego filmiku.